Hej, zapraszam Was dzisiaj na prawdopodobnie bardzo długi film, bo będziemy się bawić nie jedną, a dwiema kolekcjami kosmetyków, które powstały we współpracy z influencerami. Chodzi o kolekcję Stysia z Vibo i Magdy z Lovely. To są dwie kompletnie różne kolekcje, kolorowa i powiedzmy czarno-biała, no i prawdopodobnie skończę z niesymetrycznym makijażem na twarzy pod koniec filmu. Pokażę Wam, jakie są kosmetyki w kolekcjach i ogólnie podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami co do tych wszystkich produktów. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, weźcie sobie coś do jedzenia i do picia i zaczynamy. Twarz mam już przygotowaną, bo nie ma w tych kolekcjach żadnych podkładów, korektorów ani produktów do brwi. I zaczniemy najpierw od tej kolekcji Magdy. Przepiękny wizual i jest to kolekcja Pastel Tropics. W tej kolekcji mamy puder. Ma to być rozświetlający puder do twarzy, sprawia, że cera nabierze pięknego blasku i świeżości. Ale on nie jest takim oczywistym pudrem rozświetlającym, bo jak robię sobie swatcha, to ten blask jest taki bardzo minimalny. Także od razu spróbujmy po lewej stronie. Brakuje mi trochę tutaj lusterka w tym opakowaniu, bo opakowanie jest takie porządne, duże. Natomiast w paczce dostałam też magdowe lusterko. No fajny jest, taki bardzo subtelny, myślę, że nawet bez przybliżenia to widać, że ta skóra zaczyna nabierać takiego ładnego blasku. Ogólnie, jak już nałożyłam na lewą stronę, to Magdę będę testować po lewej stronie twarzy. I to jest puder, który bym sobie wyobrażała, fajnie się sprawdzi na przykład do usuwania bakingu, jeżeli lubicie sobie przypiec pudrem tutaj dolną część twarzy, albo nie wiem, nawet jeżeli okolicy pod oczami bakingujecie, utrwalacie pudrem w taki mocny sposób i na koniec wyda się Wam wszystko za bardzo matowe, to ten puder może wtedy się przydać. Mamy tutaj takie gagatki, które już gdzieniegdzie w internecie widziałam, chcąc nie chcąc, gdzieś tam się przewijały na Insta Stories. I po pierwsze jest to paletka. Kolekcja się nazywa Pastel Tropics, więc wiadomo, że tutaj jakichś nudziaków i zwykłych cieni nie będzie. To jest paleta cała matowa, składająca się z też niecodziennych odcieni. No ten fiolecik naprawdę jest piękny i tutaj w tej palecie już lusterko się znajduje. Mam tutaj ściągawkę dotyczącą cen tych produktów i ta paletka kosztuje 35 zł bez jednego grosza, jak na 35 zł, a nawet bez tego przedrostka jak na. Bardzo ładnie się prezentuje i mamy tutaj też lusterko, którego zaraz zresztą będę używać. To, co chyba najbardziej rzuca się w oczy w tej kolekcji i co jest absolutnym hitem, przynajmniej po swatchach w internecie, to są te kredki, które już tutaj trochę zagościły na moje ręce. Zrobiłam przed chwilą trzy swatche tych kredek. To są kredki żelowe, pastelowe, których kolory są naprawdę powalające. I jak na takie pastelowe kolory, to wręcz jestem w szoku, że formuła została dograna w taki sposób, bo to są dosłownie... Ten żółty może jeszcze nie zastygł, bo dopiero co go nałożyłam, ale tutaj już pozastygały te kredki. To są żelowe eyelinery w wyraźnych, mocnych, pastelowych kolorach spółki drogeryjnej. One kosztują 15,50, też bez jednego grosza za sztukę. No proszę. Na pewno dzisiaj wylądują na mojej linii wodnej. W kolekcji mamy jeszcze paletę do twarzy z bronzerem i z różem i dwa rozświetlacze, bardziej złoty i różowy. No to bierzemy się do roboty, bo twarz sama się nie umaluje. Zaczniemy od bronzera i różu. Mamy bronzer w takim neutralnym odcieniu i bardziej różowy niż brzoskwiniowy odcień różu. Konsystencje są bardzo przyjemne i nawet tutaj na swatchach na palcu widać, że delikatnie się błyszczą. W sensie, że nie są takie super matowe. Nie ma tutaj drobinek w formule, natomiast one same w sobie odbijają światło. Ależ ten bronzer na mnie ciepło wygląda. To znaczy tak bardzo czerwono, nie? Oczywiście odcień bronzera to jest bardzo indywidualna kwestia. No dla mnie, ja teraz jestem 2 dni temu opalona samoopalaczem, więc może to być też kwestia tego, że po prostu jestem obecnie trochę bardziej żółta niż zazwyczaj, ale no dobra, jak już rozblendowałam, to już wygląda fajniej, ale jest troszkę bardziej ciepły niż to, co bym sama dla siebie wybrała, a nie zmienia to faktu, że formuła jest naprawdę bardzo fajna. I wszystko sobie rozblendujemy i właściwie mogę teraz jeszcze użyć tego pudru. I teraz na zbliżeniu
ten efekt blasku będzie bardziej zauważalny. O, widać. Naprawdę bardzo fajny puder. Tak, wyobrażam sobie, że idealny do tego, że właśnie jak przesadzicie z bakingiem, to można sobie tym pudrem wszystko ożywić, że ta skóra znowu wraca do życia. Tak teraz opatrzyłam na tą paczkę od Stysia i tam nie ma bronzera, więc tej paletki z Lovely użyję ogólnie symetrycznie. No na początku myślałam, że to może nie jest do końca ten odcień bronzera, po który sama bym sięgnęła, ale naprawdę bardzo ładnie wygląda. I ten puder, zobaczcie, tutaj sobie też machnęłam to okolice uśmiechu i od dołu bronzer na drugiej stronie. I bardzo ładnie wygląda. Można by wręcz go, tak sobie myślę, jakby go tak nałożyć mocno. Tak, jak najbardziej. Można by go użyć jako taki delikatny, subtelny rozświetlacz. Taki powiedzmy w scenariuszu biznesowym, gdzie taki, wiecie, standardowy blask, który my na YouTubach, na Instagramach lubimy, jest trochę zbyt rzucający się w oczy. To jak zbuduje się ten puder rozświetlający tak mocno, to zobaczcie, taki efekt daje. Także naprawdę fajny, udany produkt bym powiedziała. Takie przynajmniej jest moje pierwsze wrażenie. I jeszcze brakuje mi różu i nałożę też ten róż z palety Magdy. On w internecie na stronie, na Instagramie Lovely wydawał się być trochę bardziej brzoskwiniowy, a jest takim cukierkowym różem. Bardzo fajny, taki świeży odcień. Ale ja po takie kolory rzadko sięgam. No i on też ma w sobie taki mini blask, delikatny blask. Bardzo ładnie to naturalnie wygląda. A co już tak do końca naturalnie wyglądać nie będzie, przynajmniej tak mi się wydaje, w sensie, żeby nie się o wiele bardziej rzucać w oczy, to są rozświetlacze. Dostępne są w dwóch kolorach, złotym i różowym. Ja zdecydowanie sięgnę po ten złoty kolor. One są bardzo intensywne. Tutaj jest złotko, a róż też daje po oczach. Róż wydaje mi się ma mniej kolorów w sobie, w sensie takiej bazy kolorystycznej, chociaż one oba nazwane są rozświetlaczami translucent, czyli takimi, które mają dać blask, a nie mają koniecznie dać nam odcień na skórze. No zobaczmy ten olśniewający blask. Podoba mi się. Już Wam mogę powiedzieć, że mi się podoba. Na pewno można go będzie zbudować do niesamowitej intensywności. Tak jest. Very nice. Very nice indeed. Widziałam, że Stysio też ma rozświetlacze i to chyba dwa. Więc też nie poszaleję jakoś specjalnie z tym, a przynajmniej nie na środku twarzy. Właśnie z tym środkiem twarzy to jest tak zawsze taki dylemat, nie? Bo przecież nie mogę nałożyć trochę rozświetlacza jednego koloru i trochę z tej strony i tak samo z łukiem kupidyna. Tutaj muszę się zdecydować na jakiś jeden rozświetlacz, ale ten mi się bardzo podoba. Tak sobie myślę, że jakby jeszcze ten rozświetlacz spryskać jakąś mgiełką, to naprawdę będzie wyglądał jak skóra. Także cofam to, co mówiłam. Wydawało mi się, że to będą takie, wiecie, instagramowe rozświetlacze. No, z jednej strony też można powiedzieć, że one są instagramowe, ale wyglądają dość naturalnie. W takim sensie, że one nie mają miliona drobinek. To nie są rozświetlacze typu Diamond Bomb, tylko troszkę bardziej imitują ten rozświetlacz, który lubię, taki, wiecie, mokry. Czyli ten Million Dollar Highlighter, tylko że ten jest bardziej taką miękką, prawie kremową formułą, a te z kolekcji Magdy są zdecydowanie prasowane. Także ta aplikacja wydaje mi się jest prostsza i tutaj już nie mamy tego ryzyka, że jeżeli naciśniemy tym pędzelkiem za mocno do skóry, to popsujemy sobie podkład. Także taka wypadkowa. Jeżeli tego rozświetlacza nie do końca umieliście używać, no to te z kolekcji Magdy na pewno będą kompletnie bezproblemowe. Na razie idzie nam bardzo dobrze. Czas przejść do cieni do powiek. Tutaj standardowo nie wiem, z czym będę się zmagać, więc zrobię sobie lekką obsypkę. Tutaj mam lekko pozbierany korektor, bo standardowo przypudrowałam do tego miejsca. Tutaj się zbiera, no bo może się zbierać, tak? Tam ten korektor będzie służył jako baza pod cienią dolną powiekę, a Maksia się przewala w pudełku z papierkami. Takie dodatkowe efekty dźwiękowe.
W roli bazy pod cieniem oczywiście korektor. Sprawdzimy, jak się zachowuje taka prawdziwa twarz tych cieni. No bo, jak zawsze to powtarzam, na bazie pod cienie wszystkie cienie będą się zachowywały dobrze, a na korektorze, no, różnie to bywa. Także nakładanie cieni na korektor, nawet jeżeli te cienie robią dziury, słuchajcie, to nie zawsze w moich oczach skreśla dane cienie, tylko po prostu uzmysławia mi jako moją formułę i jak należy z nimi pracować, żeby wycisnąć z nich ile się da. I po prostu po takim pierwszym teście niektóre palety, nawet jeżeli nie wypadną najlepiej, to mnie zachęcają do dalszej zabawy, a niektóre okazują się niezbyt warte całego zachodu. Zacznijmy od średniego brązu. Trochę za dużo go nałożyłam. No bo się postaram zrobić taki, wiecie, makijaż w moim stylu. Tak, w którym ja się będę czuła najlepiej. Bo Magda robi bardzo szalone pastelowe makijaże. I bardzo dobrze jej w tym, bo to jest po prostu jej działka. A ja się wolę w takich jednak użytkowych, ale zrobimy z tego użytkowy pastelowy. Na razie ten brązik bardzo fajnie. Wytarłam pędzel w ręczniczek i przejdziemy do aplikacji tego koralu. Do 3 razy sztuka. Już 2 inne korale z różnych palet testowaliśmy i zawsze coś było nie tak. Zobaczmy, jak będzie tym razem. Wow. Panie i panowie, znaleźliśmy koral, który nie rozczarowuje. Pani Magdo. No to na wewnętrzny kącik dam jeszcze ten liliowy. What? Masakra. Ale one się naprawdę bardzo przyjemnie łączą. One są takie plastyczne. I like. A to, słuchajcie, jest naprawdę wyczyn. Bo to są kolory. Ten fiolet jest mega. To są ogólnie ciężkie kolory do stworzenia, żeby, wiecie, żeby te cienie jeszcze dobrze pracowały. Także jestem pod wrażeniem. I to wszystko na korektorze, przypomnę. Także od razu mi to pokazuje, że jakby dać białą bazę pod spód, to będzie po prostu taka petarda, że masakra. Może to nie było zbyt elokwentne określenie, ale no, jestem speechless. Nie mam słów po prostu. Może troszkę się obsypały, ale ja też już wiele razy o tym mówiłam. Jeżeli zwracacie na takie rzeczy uwagę, to proszę bardzo. Po prostu dla mnie to oznacza, że muszę zrobić obsypkę. I tak ją często robię, a poza tym wolę szybciej pracować z cieniami i nakładać więcej tego cienia na pędzel, niż tak dokładać, dokładać, dokładać. Więc to jest jakby taka uwaga, którą gdzieś tam możecie sobie zanotować, ale specjalnie dla mnie nie ma zbyt dużego znaczenia. Matowy beż, więc użyję go do rozblendowania krawędzi. I zaraz sobie nałożymy coś powyżej załamania. Teoretycznie mogłabym też tutaj nałożyć ten brąz, który jest w zewnętrznym kąciku. I to byłby taki bardzo użytkowy sposób na okiełznanie takiego pastelowego makijażu. Ale mam ochotę przetestować jeszcze jeden cień z palety. I niech to będzie ten brudny fiolet z samego środka palety, z samego serca palety. No on już w tym miejscu troszeczkę się gorzej przyczepia. Chyba, że po prostu ten odcień tak na mnie wygląda. Bo pamiętajcie, że to są dość jasne kolory. No ale jest zauważalne dla mnie. Naprawdę, bardzo fajnie się z nimi pracuje. One są takie mięciutkie. Co nie jest do końca normalne. W takim sensie, że takie pastelowe cienie często są suche. Że to są takie cienie, które, wiecie, bardzo się sypią, no bo tak po prostu wyglądają pastele, nie?
A tutaj rzeczywiście ta formuła jest taka bardzo przyjemna, taka też satynowa trochę. No, fajne. Na dolną powiekę najpierw dam ten najciemniejszy, brudny fiolet, który w palecie wygląda tak, a na mojej powiece wygląda tak. A na wewnętrzny kącik dam ten miętowy. Bo też chcę tą miętową kredkę dać na linię wodną. Jak już szaleć z pastelami, to po całości. Zobaczcie, on najpierw, na samym początku, nie jest jakiś super intensywny, ale buduje się dosłownie, jakby był plasteliną. To może nie jest za dobre określenie, ale bardzo ładnie się buduje. Zobaczcie, przykleja się sam na siebie. Pobawiłam się jeszcze trochę tymi cieniami poza kadrem, doprecyzowałam to cieniowanie. Użyłam tego najjaśniejszego beżu, żeby sobie też ładnie wyczyścić tutaj tę krawędź, do czego się bardzo dobrze nadaje. No i na linię wodną nałożyłam kredkę w kolorze 06, czyli właśnie taki miętowy odcień. I ogólnie tych kredek też się bardzo fajnie używa jako bazy pod te cienie. Myślę, że też taki był zamysł, bo wiele z tych kredek koresponduje do cieni, które się w palecie znajdują. I właśnie tej kredki użyłam również tutaj na dosłownie, wiecie, 2 mm dolnego kącika. Roztarłam i wklepałam ten cień, żeby nabrał jeszcze większego wyrazu. Myślę, że spoko to w sumie wyszło. Te kredki są bardzo kremowe. Zobaczcie. O, teraz dokładam drugą warstwę, bo ta pierwsza już zastygła. I po nałożeniu drugiej warstwy to już w ogóle jest intensywność jak z Photoshopa. Wow. Troszkę wybaczam im to, że nie dostałam takiej intensywności przy pierwszej warstwie, ale to są pastele. Wy sobie nie zdajecie sprawy, jak ciężko jest zrobić taki kolor w kredce, żeby ona była tak napigmentowana i zastygająca. Więc ode mnie mają okejkę. Bardzo mi się to podoba. Brakuje mi jeszcze tutaj do skończenia makijażu oczywiście rzęs. Użyłam czarnego cienia, żeby zrobić sobie takie przyciemnienie linii rzęs bardziej niż kreskę, żeby właśnie rzęsy móc przykleić. I przy okazji trochę już przechodzimy do kolekcji Stysia, bo w kolekcji Stysia są sztuczne rzęsy. Są dwie pary. Ja użyję tej Glam for Your Life. One są takie bardziej naturalne, przynajmniej takie chyba mają być. Ładniusie. I po przyklejeniu sztucznych rzęs, makijaż mamy skończony. Strona Magdy jest właściwie skończona. Naprawdę myślę, że wyszło niczego sobie, ale moje takie ostateczne spostrzeżenie zostawię na sam koniec. Przechodzimy do kolekcji Stysia. Tutaj mamy też kilka elementów. Ogólnie cała ta szata graficzna, muszę przyznać, że bardzo przypomina mi kosmetyki Pat McGrath. No bo to jest ta sama chyba też czcionka. I w tej kolekcji mamy paletę Classy or Sassy, która już wizualnie mnie cieszy, bo mamy lusterko i mamy same cienie bez żadnego miejsca na aplikator. Dzięki Stysiu. Mamy dwa rozświetlacze i z tego, co się gdzieś tam zorientowałam, to jeden ma być bardziej naturalny, a drugi ma być dający po oczach. W kolekcji jest też mgiełka odświeżająca, której zaraz użyjemy, zanim jeszcze przejdę do makijażu oczu. No i jest właśnie ta druga para rzęs. To już jest Natural East New Glam. To ja właściwie już nie wiem, które mają być bardziej naturalne. Dla mnie te, których użyłam, są bardziej naturalne. I są jeszcze trzy zestawy do ust, czyli to są takie już nudziakowe odcienie, konturówka i matowa pomadka w płynie. I baza pod cienie. Sticky, but not tricky. I trochę mam problem z tą bazą. W sensie taki problem, że nie wiem, czy jej użyć, bo chciałabym przetestować bazę, ale chciałabym też przetestować cienie z tej palety. No a cienie będę mogła przetestować tak najwierniej, jak użyję ich na korektorze. A tej bazy wycisnęło mi się tutaj zdecydowanie za dużo, natomiast już widzę, że ma kolor. No ciekawa jestem tej bazy, ale zostawię ją sobie na inny dzień, żeby przetestować ją z cieniami, które znam. Wtedy właśnie zobaczę, czy wiecie, czy tylko zachowuje się jak ta baza z Inglota, czy coś innego. Ale zobaczcie, jak fajnie te kolekcje się dopełniają. Prawdopodobnie nie było to zaplanowane, ale ta baza jest taka dość jasna, co by bardzo ładnie podbiło te pastelowe cienie z palety Magdy. Po prawej stronie nałożę jeszcze róż z palety Magdy, bo tutaj u Stysia nie mamy żadnego takiego produktu, więc z tej strony może być symetrycznie. Zaraz przejdziemy natomiast do rozświetlaczy i one już będą stysiowe.
Ten rozświetlający puder z kolekcji Magdy nałożyłam właściwie na tym obszarze po jednej i po drugiej stronie twarzy i teraz postaram się tylko prawą stronę spsikać tą mgiełką z kolekcji Stysia. To ma być mgiełka odświeżająca, która redukuje efekt przypudrowanej skóry, nadając zdrowy, rozświetlony wygląd bez efektu maski i kosztuje 35 zł bez jednego grosza. Ciekawe, jakie mam to zrobić, bo chciałabym zasłonić pół twarzy, ale chciałabym też zasłonić czoło i brwi. Dobra, to może jakoś tak. No i jest ta strona teraz zdecydowanie bardziej błyszcząca, taka bardziej mokro błyszcząca. Podobny efekt jak tej wody różanej z NYX, z Nuxa, którą Wam ostatnio pokazywałam w ulubieńcach. No ładny efekt daje, jedynie żałuję, że na opakowaniu ani na tej karteczce ze ściągą z cenami nie ma podanego składu, bo może nie jestem jakoś specjalnie wybredna, jeżeli chodzi o składy kosmetyków, w sensie pudrów i tak dalej, bo nie jestem na jakiś konkretny składnik uczulona, to przy mgiełkach mam jednak coś takiego, że lubię sprawdzić, co w tej mgiełce się znajduje. To może nie być logiczne, ale tak działa mój mózg. No i myślę, że ogólnie fajnie jest, jak na wyciągnięcie ręki mamy podany skład danego kosmetyku, a nie musimy go specjalnie szukać, ale to już tak poboczna rzecz. Przechodzimy do... O, spryskałam sobie jeszcze paletę tą mgiełką i też chyba zrobiła się trochę bardziej błyszcząca. Przejdziemy do rozświetlacza, bo tutaj zdecydowanie brakuje blasku po tej stronie, w sensie na szczytach kości policzkowych. I tutaj mamy rozświetlacz Sunlighter, który jest nazwany Classic Highlighter i jego swatch. No, ładnie wygląda. Wygląda następująco. I jest to klasyczny rozświetlacz do twarzy, pozostawia na skórze błyszczącą taflę w przepięknym, uniwersalnym kolorze. I jest też taki z piorunami, nie, z błyskawicami Glow God. I to jest Glitter Highlighter i to ma być drobinkowy rozświetlacz do twarzy. Dzięki niemu uzyskasz jedno z najbardziej pożądanych wykończeń, efekt mokrej skóry. I on wygląda tak. Jest zdecydowanie bardziej złoty. I na żywo rzeczywiście te drobinki są zauważalne, na kamerze może tego nie być widać. To już jest bardziej taki rozświetlacz typu Diamond Bomb, trochę coś w tym klimacie. I on też jest ogólnie taki trochę bardziej miękki od tego pierwszego rozświetlacza. No i ja się poczęstuję tym tradycyjnym rozświetlaczem, czyli Sunlighter i użyję kolejnej sztuki pędzla numer 24, czyli takiej... O ty! Nie skończyłam, czyli takiego wachlarzyka. A zaznaczam, że to jest po prostu nowa sztuka, bo takiego samego modelu używam do tego rozświetlacza. O, wow, no to jest intensywne. Ale on na mnie zaskakująco srebrno wygląda, prawda? No tego się nie spodziewałam. W opakowaniu jest, nawet na swatchu, jest taki bardziej neutralny, a na mnie wychodzi chłodniej. Ale poczekajcie, ja go jeszcze okiełznam. W sensie rozblenduję tutaj trochę bronzerem. No dobra, nałożyłam go po prostu trochę za dużo. W sensie za dużo, jak na moje preferencje i on jest ciężki do usunięcia. A też teraz połączyłam kropki, nałożyłam go na skórę, która jest trochę bardziej lepka niż taka normalna, wiecie, po nałożeniu podkładu i tak dalej, bo spryskałam najpierw tą mgiełką, a mgiełka właśnie ma taki bardziej odświeżający, ale zostawiający też taki lekko wilgotno-lepki efekt na skórze. Dzięki temu właśnie rozświetlacze się lepiej przyczepiają do skóry, więc jeżeli na takim zwiększonym efekcie rozświetlaczy Wam zależy, to jest taki trik, który można zastosować. Teraz z tej strony mi brakuje trochę blasku. Także dołożę trochę tego złota od Magdy, żeby nie było, że on jest delikatny, bo zobaczcie, on też może dawać po oczach. A jakbym teraz się jeszcze z tej strony spryskała? No i ten rozświetlacz też teraz wygląda mokro. Ale wystarczy już tego gadu-gadu. Przejdźmy do palety cieni Stysia. Ona kosztuje 59,99 i mamy tutaj bardziej neutralną, dzienną stronę i taką bardziej szaloną.
No i tak naprawdę mam ochotę przetestować obie strony, także przydałoby się jeszcze ze dwie pary oczu. Tak wyglądają na szybko słocze błysków ze środkowego rzędu. I jest tutaj jeszcze przepiękny cień Blinding Lights. I on jest taki trochę mokry. No dobra, ale dzisiaj pobawmy się tą bardziej szaloną stroną. Zaczniemy od fioletu. Dalej pomarańcz. A ponieważ lewe oko jest całe matowe, to tutaj już polecę w strefę komfortu, czyli Blinding Lights. Ale to jest chyba cień, który ładniej się nałoży palcem. Natomiast ja mam za długie paznokcie, żeby to zrobić. Z tym cieniem Blinding Lights powiedziałabym, że już trzeba trochę uważać, bo on jest taki trochę jakby mokry i jak się go nałoży za dużo, to może to wyglądać jak obciążona powieka. Ale ogólnie wygląda bardzo ładnie. Ten fiolet powiedziałabym, że przez większość czasu radził sobie naprawdę spoko. Dopiero teraz zaczął mi trochę fisiować w tym zewnętrznym kąciku. Jakieś mi się tutaj takie nierówności pojawiają, ale jeszcze zaraz spróbuję to rozblendować. Używając tego elektrycznego różu, czyli koloru I Got Candy, rozblenduję wszystko powyżej załamania. No i teraz zróbmy eksperyment, czyli czy czarny się przyklei. Musiałam się trochę tym okiem pobawić poza kadrem, poza kamerą. Bo malowanie prawego oka jest dla mnie zawsze takim pewnym problemem logistycznym, ze względu na to, że to jest mikrofon, że to jest druga strona, że jakby nie mniej wygodnie jest mi malować tę stronę. Ale powiedziałabym, że czerń się klei w pewnym stopniu, nie do końca, nie w 100%, przynajmniej nie na tym fiolecie. I nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale jak ja przekręcam głowę w prawo, to widzę tutaj taką dosłownie dziurę, gdzie fiolet mi trochę odpadł i czerń już jakby nie jest w stanie tego miejsca uzupełnić, ale może być też tak, że po prostu się czepię. Ale to widać dopiero jak, wiecie, tak naciągnę aż powiekę. Jak mam normalnie zamknięte oko, czy patrzę w dół, to myślę, że to nie jest aż tak widoczne. No nie, no jest widoczne. Jest widoczne. W tym miejscu takie... No właśnie, tu on się odkleja. Tu mi się cały czas odkleja. Dobra, już przestanę się męczyć nad tym okiem. Tak, ten fiolet zdecydowanie potrzebuje jakiejś normalnej bazy, ale poza tym fioletem to pomarańcz, czy ten wewnętrzny kącik, czy róż. Bardzo fajne cienie. Jedziemy z dolną powieką i tutaj... Przejdźmy na tę neutralną stronę, na tą bardziej dzienną. A na wewnętrzny kącik sprawdźmy ten cień Rose Doll i nakładam go na mokro. Oczy skończone i zostało mi jeszcze tylko do malowania usta i tak jak mówiłam wcześniej, w kolekcji Stysia są trzy zestawy do ust i ja tutaj się najbardziej czuję zachęcona zestawem Vintage Babe. No jest to zdecydowanie ciemniejszy kolor niż mi się wydawało w opakowaniu. Jest tutaj jeszcze drugi co do ciemności kolor Your Next Nude. Ten zestaw jest też bardzo ładny, ale zdecydowanie za jasny dla mnie tutaj. No i jak już Wam pokazuję, to pokażę Wam jeszcze ten trzeci. To jest Get Naked i on u mnie nie przejdzie. Tutaj jest, zobaczcie, jaki jaśniutki. No chyba, że do zrobienia ombre. Także jednak nałożę ten vintage'owy. Na środek twarzy nałożyłam też rozświetlacz z Magdy, ten złoty. To jest taka niezastygająca konturówka. Pomadka ma bardzo, bardzo wodnistą i delikatną formułę. Także mam nadzieję, że nie będzie wysuszająca.
I tak wygląda skończony makijaż, a właściwie skończone oba makijaże, obie strony i obie kolekcje przejrzane. Na prawym oku na linii wodnej nałożyłam jeszcze eyeliner od Magdy w odcieniu 04, czyli taki właśnie jasny różowy. Też myślę, że fajnie to pasuje do całego makijażu. No to podsumujmy sobie wszystkie elementy. Ogólnie, jakbym miała tak podsumować obie kolekcje, to powiem, że obie są bardzo udane. Może niektóre elementy nie do końca wyszły tak, jakbym tego chciała, ale też po części wynikło to z niedopasowania kolorystycznego. Tak to już jest, że jak się wypuszcza kosmetyk w danym kolorze, to ciężko dopasować każdemu. A dokładnie chodzi mi o ten rozświetlacz Stysia, który najpierw był dla mnie bardzo, bardzo chłodny. Teraz już troszkę się uleżał. Ja też delikatnie pociągnęłam go tutaj na środku różem, tym właśnie z kolekcji Magdy i troszkę już to lepiej wygląda niż w momencie, kiedy nałożyłam to pierwszy raz, ale niezaprzeczalnie lepiej wygląda rozświetlacz od Magdy. Ale dobra, mieliśmy podsumowywać po kolei. Myślę, że takim najwięcej mówiącym komentarzem jest to, czy będę czegoś jeszcze używać później. I na pewno na bank będę używać jeszcze tych kredek. One są wyśmienite. To, że im się udało w ogóle coś takiego stworzyć i w cenie drogeryjnej, bo one kosztują 16, poczekajcie, 15,49, no to naprawdę jest to hit i gdziekolwiek dostaniecie którykolwiek z kolorów, bierzcie w ciemno, bo są no, świetne. Czy użyjecie ich na linii wodnej, czy użyjecie ich jako bazę pod jakiś właśnie pastelowy cień, znajdziecie dla nich zastosowanie. Uwierzcie, to są po prostu eyelinery żelowe w formie kredki. Hit, rewelacja, polecam gorąco. Ten rozświetlacz w odcieniu gold, to jest pink, to jest akurat ten gold, jak najbardziej też będzie przeze mnie używany, jeszcze jak został dodatkowo pomokrzony, co ty w ogóle wymyślasz, jak został zmoczony tą mgiełką od Stysia, no to już w ogóle jest efekt wow, także też bardzo fajny odcień. Ten różowy, no to już po prostu zależy od tego, jaki macie kolor skóry. Ogólnie sam efekt też daje bardzo ładny. Palety też będę używać, może nie w moim codziennym makijażu, ale na pewno zdarzy się jeszcze okazja, żeby tych cieni użyć, bo mają super formułę, bardzo ładnie się budują i blendują. One są takie satynowe, takie jakie ja właśnie lubię, przy tak ciężkich też do stworzenia kolorach. Także też jak najbardziej warto mieć coś takiego u siebie w kosmetyczce, zwłaszcza jeżeli malujecie innych, jeżeli robicie zdjęcie makijaży na innych czy też na sobie. Przyda się Wam czasami taki właśnie pastel, także też na pewno bardzo fajna paleta. Paleta z bronzerem i różem nie będzie przeze mnie używana, ale tylko z tego względu, że to nie są po prostu moje kolory. Ja wolę inny odcień bronzera, wolę inny odcień różu na co dzień, ale formuły są bardzo fajne, też takie łatwo rozcierające się i dające ładny efekt na skórze. I jeszcze mamy tutaj ten puder rozświetlający, też bardzo fajna sprawa. Też myślę, że nie raz, nie dwa zawita w moim makijażu. Jak poczuję, że mam gdzieś tam za matowo na twarzy, to też niewykluczone, że przeciągnę sobie twarz tym pudrem. Gdybym miała dalej iść tym tropem, czy będę jeszcze czegoś używać po dzisiejszym teście w kontekście kolekcji Stysia, to na pewno będę jeszcze sięgać po tą paletę. Może nie do końca spisał się dzisiaj ten fiolet, bo raczej bym obwiniała fiolet jako właśnie winowajcę, który uniemożliwił czerni przyklejenie się do powieki, a nie sam czarny, dlatego że tego czarnego używałam też na lewym oku jako właśnie zrobienie tej linii, czy tam przyciemnienie linii rzęs i tutaj spisał się normalnie, jakby normalnie ładnie przykleił się do powieki. Także z tego wynika moja podejrzliwość dotycząca tego fioletu, że to on trochę się odkleił i później już inny cień się nie mógł do tego obszaru przykleić z powrotem. Bardzo mi się też podobają, nie ukrywam, te kolory po prostu. To zestawienie właśnie, że są takie bardziej szalone razem z neutralnymi, że możemy jeszcze coś fajnie wyblendować i zrobić z tego bardziej użytkową wersję makijażu. Przemawia to do mnie, także ja jeszcze tej palecie będę dawać szansę. Jeszcze będę ogólnie testować tą bazę, no bo jakby wiecie, w dzisiejszym scenariuszu testując formuły cieni takimi, jakimi są, nie mogłam umieścić żadnej nowej bazy pod cienie, ale jakbym miała porównać paletę albo formułę palety Magdy do palety Stysia, to jednak formuła Magdy bardziej do mnie przemawia. Te nie są złe i też się z nimi dobrze pracowało, ale po prostu, wiecie, osobiste preferencje, wolę takie bardziej satynowe odcienie. No ale mówię, tutaj ta paleta jeszcze będzie przeze mnie używana. Na razie jest na plusie, bardziej niż na minusie. Oba rozświetlacze od Stysia wyglądają zachęcająco, mają bardzo fajne formuły i na skórze wyglądają przepięknie,
ale nie będą przeze mnie używane, a przynajmniej ten Sunlighter nie będzie. Po prostu jest dla mnie za chłodny. Mam inne, które po prostu ładniej na mnie wyglądają, do których jestem bardziej przyzwyczajona, więc ze względu na kolor, tylko i wyłącznie kolor, raczej go nie będę używać. Natomiast nie znaczy to, że jest to zły rozświetlacz, wręcz przeciwnie, jest naprawdę bardzo ładny, przepiękna tafla, super intensywny. Tak pomyślałam przed chwilą, że chyba jednak do tego drobinkowego, czyli do Glow God jeszcze wrócę, zwłaszcza jak będę miała jakąś taką bardziej wydekoltowaną bluzkę, bo możliwe, że na dekolcie właśnie będzie wyglądał fajnie, bo aż tak mocnego rozświetlenia właśnie drobinowego ja na sobie nie używam na twarzy, ale na dekolcie, dekolt i ogólnie makijaż ciała rządzi się już innymi prawami, więc tutaj myślę, że fajnie by wyglądał, a zobaczcie, że ten Glow God ma bardziej złote wykończenie niż neutralne, więc to mi wróży powodzenie tej akcji, jak tylko nałożę go na skórę. Także też będę jeszcze przez jakiś czas go testować. Natomiast na ten moment mogę powiedzieć, że są bardzo ładne. I jeżeli odcienie Wam pasują, kolorystycznie się do Was dopasują, to też śmiało zapraszam piękne nowe rozświetlacze z drogerii. Co dla mnie jest absolutnym hitem z kolekcji Stysia, to jest ten zestaw do ust. Mam już tę pomadkę na ustach jakieś 15-20 minut i ja jej kompletnie nie czuję. Mówimy o tej matowej pomadce w płynie. Jej formuła bardzo przypomina mi tą pomadkę z L'Oreala, tą Rouge... Nigdy nie mogę tego zapamiętać. Rouge Signature... Signature Rouge. Wiecie, o którą chodzi. Tą, która przeze mnie była nadużywana przez wiele chyba już lat. To jest taki następca trochę, bo kolor jest bardzo podobny. Może jest trochę ciemniejszy i odrobinę bardziej ciepły, ale formuła bardzo podobna. W takim sensie, że jest komfortowa na ustach, przyjemnie się ją nosi. Nie czuję, żeby tutaj cokolwiek się zapowiadało, że będzie mi wysuszało te usta. Bardzo fajny kolor. No i ta mgiełka utrwalająco odświeżająca też jest bardzo fajna. Podoba mi się efekt, jaki mi dała. Tutaj polecam albo właśnie pryskać już całą twarz, czyli skończony bronzer, róż i rozświetlacz. Wtedy cały ogólnie makijaż twarzy zyskuje takiego, ja to mówię, że bardziej skóropodobnego wykończenia, że to nie leży na skórze, tylko jest jakby częścią tej skóry. Albo jeżeli macie rozświetlacz, który od razu chcecie już przy aplikacji tak, wiecie, dać na sterydy, to właśnie nakładamy go na twarz spryskaną taką mgiełką, albo właśnie tą mgiełką. Wtedy ten rozświetlacz się mocniej do skóry przyczepia i mamy jeszcze bardziej intensywny efekt niż w opakowaniu. Także mgiełka też bardzo fajna, tylko dla własnej ciekawości muszę sprawdzić jej skład. I na dzisiaj to już wszystko. Naprawdę bardzo fajne kolekcje. Trzeba przyznać, że widać ten ogrom pracy i zaangażowania włożony zarówno ze strony Magdy, jak i Stysia. Także właściwe osoby na właściwym miejscu. Gratulacje. Ogólnie pamiętajcie, że ciężko jest zrobić coś, co będzie pasowało absolutnie każdemu. To, że coś mi nie pasowało kolorystycznie, to jest po prostu mój problem, ale pod względem formuły to ja tutaj nie widzę czegoś, co mogłabym nazwać złym kosmetykiem. Także ode mnie okejka, moje absolutne hity też już znacie, a jeżeli Wy macie już którykolwiek element z tych kolekcji, bo ja już tak troszeczkę późno wydaję swoje opinie na temat tych rzeczy, to dajcie znać, co macie i jak się Wam to sprawdza i czy macie te eyelinery, bo no musicie je mieć, słuchajcie. To jak macie kupić jedną rzecz tylko z obu kolekcji i ze wszystkich kosmetyków, jakie dzisiaj Wam pokazałam, to są koniecznie te eyelinery, te kredki, no po prostu masakra. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, to proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam jeszcze o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę, a ostatnio pojawiły się takie dwa filmy. Zobaczcie, czy coś Was nie ominęło, bo wiem, że były święta i się na YouTube nie wchodziło, także zobaczcie, jakie były ostatnie filmy. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!